Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolskie o Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu za 29 maja 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia odcinka, przypominam, że jego sponsorem jest firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT i prywatnie bardzo fajni ludzie. Chciałbym też bardzo podziękować wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie w programie i na kanale w Patronite. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. No i na koniec gorąca prośba, subskrybujcie, lajkujcie i przede wszystkim komentujcie na dole w komentarzach na YouTubie, ponieważ dzięki Waszym uwagom wiem, co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej, co jest denerwujące albo co jest fajne, w którym generalnie kierunku pójść z rozwojem odcinku i z rozwojem kanału. I uwierzcie mi, że Wasze uwagi są dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne i wszystkie na bieżąco dokładnie czytam w komentarzach. Po tym bloku ogłoszeń zapraszam do obejrzenia audycji. I niespodzianka nie będzie cięcia, ponieważ od razu mam trzy sprawy, które mogę powiedzieć w zasadzie z głowy bez montowania. Pierwsza sprawa jest taka, że odcinków nie będzie częściej niż raz w tygodniu, ponieważ tempo działań, które obecnie widzimy na froncie ukraińskim, nie uzasadnia częstszego robienia odcinków. W moim odczuciu byłby to już zwykły clickbait i po prostu łapanie sensacji, robienie sobie wyświetleń na tym, co się dzieje na Ukrainie. Dlatego nie będę robił codziennych raportów, nie będę robił co dwa, co trzy dni raportów, chyba że sytuacja na froncie nagle będzie to uzasadniać. Na razie nie uzasadnia, te walki mają charakter bardziej statyczny, może nie pozycyjny, ale na pewno nie są to intensywne działania rajdowe czy jakaś obrona manewrowa, tak jak mieliśmy to w pierwszych dwóch miesiącach konfliktu. Obecnie ten charakter konfliktu jest bardziej statyczny, spokojny i niewiele się dzieje rzeczy, które by uzasadniały częstsze odcinki, dlatego ich nie będę robić. Poza tym pamiętajcie jeszcze, proszę Was, że jest przy obecnym charakterze działań wyjątkowo utrudnione zbieranie danych na podstawie białego wywiadu. Zabrzmi to trywialnie, ale ja wiem tyle, ile się dowiem. Tak, za mną nie stoi jakiś sztab ludzi, który mi przekazuje informacje, przekazuje mi dane. Wszystkie te informacje, którymi się z Wami dzielę, muszę wygrzebać samodzielnie. Czasami ktoś, kto wie więcej ode mnie, w rozmowie ze mną puści mi oczko i powie mi coś ciekawego, coś interesującego, coś do sprawdzenia. No ale to nie jest tak, że ja mam dostęp do sztabów obu walczących stron i ja sam po prostu muszę pewne rzeczy wydedukować, połączyć kropki. Czasami jest to poprawnie zrobione przeze mnie, czasami niestety nie. No ale taki jest urok po prostu pracy osintowca i robienia czegoś na zasadzie po prostu białego wywiadu. Teraz pamiętajcie też o tym, proszę Was, że na początku tego konfliktu, mianowicie luty, marzec, no do połowy kwietnia zdecydowanie łatwiej było wyciągać informacje. Te wyjątkowo idiotyczne działania rajdowe Rosjan powodowały, że tych informacji było całe mnóstwo. Nagrane telefony, znaczy nagrane filmiki z telefonów, kamerki internetowe przy drogach, różne wrzucane filmiki propagandowe ze strony ukraińskiej, kompletna niefrasobliwość ze strony Rosjan. No, zbieranie informacji było dużo, dużo, dużo prostsze. Czy to dane z kolei ukraińskiej, czy dane z różnych forów matek żołnierzy. Tych danych było całkiem dużo, tylko nas wystarczyło wiedzieć, gdzie je szukać, żeby po prostu móc obrobić informacje i Wam przekazać. I obecnie to się ucięło. Te informacje są już szczątkowe, te informacje są nieliczne, ten charakter frontu jest taki bardziej ciągły, mało jest działań rajdowych, mało jest działań, które są filmowane namiętnie przez obie strony. To, co w tej chwili widzimy wrzucane do sieci, to w 80-90% są to materiały propagandowe wrzucane z obu stron, które nawet jak wyglądają na takie filmiki, a tam przez kogoś pokątnie wrzuconego, wrzucone do sieci, na jakiegoś tam Discorda czy w kontakcie, to są to filmiki, które tak naprawdę są dokładnie przebrane, na których jest widoczne to, co ma być widoczne z jakiegoś punktu widzenia, a niektóre pokazują jakąś niefrasobliwość żołnierzy. Takich filmików naprawdę na żywca wziętych z pola walki jest już bardzo, bardzo mało. W efekcie, jeżeli przez pierwsze dwa miesiące konfliktu ilość informacji to było powiedzmy, nie wiem, 10, to teraz ilość informacji, na których ja muszę bazować, to jest takie 2. Co rodzi potworne problemy, jeżeli chodzi o analizę danych, o analizę zdjęć, o weryfikowanie tego wszystkiego. Dlatego w sumie nie ma możliwości rzetelnego robienia raportów w moim odczuciu i z mojego punktu widzenia częściej niż raz w tygodniu. Po prostu. Natomiast to nie znaczy, że nie dzieje się nic, bo słuchajcie, dzieje się może mało manewrowo, ale dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim Rosjanie się wykrwawiają w sposób wręcz potworny. No, Amerykanie ostatnio powiedali oficjalnie, że Rosjanie stracili 1000 czołgów. Zdaniem Ukraińców możemy mówić około 1300 maszyn. Ja uważam, że te szacunki mogą być prawdziwe, co oznaczałoby, że Rosjanie z 4700 maszyn no, stracili w zasadzie 1/3. To są gigantyczne straty. Rosjanie mają teoretycznie czym je uzupełnić, natomiast w praktyce moim zdaniem oni nie będą w stanie tych strat uzupełnić do końca roku i niedługo Rosjanie stracą możliwości znaczących operacji ofensywnych. Po prostu wykrwawiają się. Bardzo dobrze. Niech giną.
cytując klasyki YouTube'a. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że obie strony się wykrwawiają. To, co w tej chwili widzimy na Łuku Dońca Sywierskiego ze strony Ukraińców, to jest świadome poświęcenie około 5-7 brygad, które będą kompletnie wykrwawione, z których zostanie niewiele co w imię wyższego dobra. Na wojnie możemy chyba powiedzieć o czymś takim, ponieważ przebijają się filmiki, które są bardzo mocno rozdmuchiwane przez Rosjan, pokazujące to, że ukraińscy żołnierze nie chcą walczyć, że tam ukraińscy żołnierze wiecują, że buntują się przeciwko decyzjom naczelnego dowództwa. No jasne, no z punktu widzenia takich nieboraków, którzy trafili na front i walczą tam drugi i trzeci miesiąc, i których 40% kolegów zginęło lub zostało rannych, raczej prędzej zostało rannych, no to coś takiego wygląda na barbarzyństwo wyższego dowództwa, który ich nie rotuje, tak? Bo oni już wiedzą, że to nie czy, tylko pytanie, kiedy oni dostaną i po prostu trafią jako ranni lżej lub ciężej na tyły frontu. Więc ci ludzie się w oczywisty sposób buntują, bo oni tracą poczucie tego, że można z tego wyjść jakimś cudem w całości, tak? I to jest coś, co było charakterystyczne dla wszystkich konfliktów. Niezależnie, czy poczytamy sobie wspomnienia weteranów z Wielkiej Wojny, czy z I Wojny Światowej, czy z II Wojny Światowej, czy z innych konfliktów, no żołnierz, jeżeli walczy dłużej niż dwa, maksymalnie trzy miesiące na linii frontu, to zaczyna się buntować, jeżeli on nie jest rotowany, jeżeli nie ma jakiejś pauzy operacyjnej. Natomiast dowództwo ukraińskie świadomie tej pauzy nie robi. Ono świadomie cały czas na Łuku Dońca Sywierskiego trzyma w zasadzie te same jednostki, które tylko przerzuca między tymi ścianami kotła w celu łatania jakichś wyłomów rosyjskich. No i te jednostki są potwornie wykrwawione. Można w tej chwili szacować, że mniej więcej 5 brygad ukraińskich spadło do poziomu 2 batalionów. Czyli wiecie, brygada, związek taktyczny, który ma około 3,5 do 4 tysięcy ludzi, ma w armii ukraińskiej 4 bataliony różne. No to w tej chwili tak 5 takich brygad stopniało do poziomu około 800 tysiąca ludzi i z 4 batalionów zrobiło się maksymalnie no, 2 takie słabsze bataliony w brygadzie. Inaczej rzecz biorąc, te jednostki armii ukraińskiej straciły około 60-70% stanu. One w zasadzie nadają się tylko i wyłącznie do wycofania i do odtworzenia, ale sztab ukraiński tych jednostek nie wycofuje. Czasami podeśle uzupełnienia, ale te jednostki dalej są wykrwawione i są nierotowane. No i teraz ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, czemu ci Ukraińcy to robią, skoro oni mają całkiem sporo sił na północy Ukrainy, w rejonie Charkowa, w rejonie Chersonia? No słuchajcie, nie robią tego, bo po pierwsze albo nie mogą, albo nie chcą tego robić, ponieważ znowu zwróćcie uwagę na to, że punkt widzenia tego nieszczęsnego żołnierza, który no, ginie za ojczyznę, jest zupełnie inny niż punkt widzenia dowódcy generalnego, naczelnego, który no, musi patrzeć nie na dobro pojedynczego żołnierza, czy nawet kilku brygad, tylko na dobro całego kraju. To jest potworne brzemię, które na nim ciąży, ale z którego on musi się wywiązać, jeżeli chce wygrać konflikt. I w momencie, gdyby ten dowódca na przykład zrotował te brygady na linii frontu, mogłoby się okazać, że świeżych, wypoczętych brygad zabrakłoby na zupełnie innym kierunku do zupełnie innych zadań. Może to będzie kontrofensywa ukraińska w rejonie Chersonia, o której zaraz sobie powiemy. Może Rosjanie planują jakąś zaskakującą próbę uderzenia na północy Ukrainy, chociaż ja takich symptomów nie widzę, no ale może Rosjanie coś takiego planują i Ukraińcy potrzebują odwodów. A może Ukraińcy planują generalnie do przejścia w wakacje do jakiejś większej ofensywy, no i po prostu muszą mieć świeże siły. Oczywiście ja nie siedzę w głowie naczelnego dowódcy Walerego Załużnego, to jest zresztą rewelacyjnym głównodowodzącym, więc nie wiem, jakie są przyczyny takiego, a nie innego zachowania się sztabu generalnego ukraińskiego. Natomiast no, widać, że te brygady nie są rotowane, że te brygady stają się cieniem samych siebie. No ale patrząc po tym, jak Rosjanom nie idzie w tej chwili te wykorzystanie tego sukcesu, który odnieśli pod Popasną, no bo odnieśli tam sukces, ale nie idzie im rozwinięcie tego powodzenia natarcia, no to wygląda na to, że znowu to już nie jeden, nie dwa, ale 4-0 dla Ukraińców, no bo Ukraińcy znowu trafnie odczytali możliwości i siły Rosjan, nie wycofali pospiesznie sił Sewierodoniecka, nie skrócili tego całego frontu w rejonie Worków, chociaż to przewidywałem, że może nastąpić, tylko po prostu ponownie rzucili tą swoją straż pożarną, żeby zablokowała Rosjan. No i widocznie uznali, że znowu warto te swoje jednostki dodatkowo wykrwawić, już zmienić je naprawdę w tam wzmocnione bataliony, czy po 2 bataliony na dywizję, ponieważ Rosjanie tracą siły w stopniu znacząco większym niż Ukraińcy. Oni się wykrwawiają bardziej, tracą więcej sprzętu, tracą więcej ludzi, mają cięższe straty. Wiele wskazuje na to, że na razie nie mają czym uzupełnić tych strat. Więc to jest taka okrutna, mało finezyjna sztuka operacyjna prowadzenia wojny ze strony Ukraińców, no ale ona odnosi skutek, oni wygrywają. W strasznej kampanii, w krwawej kampanii, w kampanii na wyniszczenie, no ale jednak dla Ukraińców sumarycznie jak na razie zwycięski. Osobną kwestią są dostawy z krajów NATO i dostawy z Polski. Jak zobaczycie, jak to wygląda, no to
tej chwili NATO Ukraińcom stawia na nowo artylerię. Nie dlatego, że Ukraińcy nie mają artylerii, tylko dlatego, że nie ma amunicji. Nie ma producentów amunicji 152 mm. Jest jedna firma w Polsce, jest Kraśnik, jest jedna firma z tego, co pamiętam, na Słowacji, jedna w Bułgarii. Koniec, kropka, nie ma. Te firmy się nie wyrabiają z produkcją amunicji na potrzeby ukraińskie. W związku z powyższym musiało nastąpić forsowne przezbrojenie dywizjonów artylerii ukraińskich na systemy kalibru natowskiego. Czyli na Ukrainie pojawią się hajmarsy prędzej czy później, tylko tam są teraz takie niefajne negocjacje pod tytułem, a do jakiego stopnia będzie wolno Ukraińcom tych hajmarsów używać. A z drugiej strony mamy pospieszne dostarczanie różnych systemów z krajów NATO kalibru 155 mm artylerii lufowej na Ukrainę. Mamy dostarczane armatochaubice holowane M777, które już dotarły i które są używane. Natomiast dużo ważniejsze są dostawy armatochaubic samobieżnych. Niezależnie czy to będą M109, czy to będą pancerchaubice 2000, czy to będą polskie kraby. Tak nawiązując do tych ostatnich, no tak, jest faktem, mamy przekazać 18 krabów na Ukrainę i gwarantuję wam, że to nie będą jedyne kraby, które będą nam przekazane. Podejrzewam, że ta liczba krabów to może jeszcze dwu albo i trzykrotnie wzrosnąć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że my też walczymy z Rosjanami, tylko walczymy na ukraińskiej ziemi i płacąc za to krwią Ukraińcom, a nie naszą. My tylko dajemy sprzęt i amunicję. To jest najbezpieczniejsza, najlepsza dla nas wojna, która jeżeli się powiedzie, to spowoduje, że sytuacja geopolityczna Polski będzie najlepsza od, w zasadzie od odzyskania niepodległości. W związku z powyższym nie ma co narzekać na to, że dajemy Ukraińcom jak na razie 18, a finalnie zdecydowanie więcej krabów. Nie ma co narzekać, że dajemy Ukraińcom amunicję. Nie ma co narzekać, że daliśmy Ukraińcom ćwierć tysiąca czołgów, no bo daliśmy 250 czołgów przynajmniej. Nie ma sensu narzekać, że daliśmy jakieś wyrzutnie rakietowe, goździki, bojowe wozy piechoty. Słuchajcie, to jest uzbrojenie, które w tej chwili walczy na rzecz państwa polskiego. Oprócz tego, o czym będę rozmawiał w tym tygodniu, następuje kompletna zmiana i wywrócenie sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykanie przestawili wajchę z lewej strony na prawą stronę i Amerykanie postanowili, że z Polski i potencjalnie z Ukrainy zrobią po prostu hub na Europę Środkowo-Centralną, który będzie się zajmował projekcją ich siły. Do Polski trafią duże jednostki Armii Stanów Zjednoczonych. Trafią tutaj podwaliny do ściągnięcia w razie czego silnego wsparcia lotniczego, radioelektronicznego, wsparcia cybernetycznego, natomiast Wojsko Polskie będzie rozwinięte do przynajmniej pięciu dywizji. Wojsko Polskie czeka gwałtowna rozbudowa, ponieważ deal wygląda tak, że my pozyskujemy uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych, między innymi w ramach Landlizu pozyskamy całkiem sporo uzbrojenia. Rozbudujemy swoje siły zbrojne, natomiast te siły zbrojne w razie czego będą wsparte przez Amerykanów tym, co można najłatwiej przerzucić do Polski. Lotnictwo, wojska aeromobilne, kilka wydzielonych brygad ciężkich, ale kilka, a nie całe super ciężkie dywizje uderzeniowe, które są właśnie tworzone w Stanach Zjednoczonych. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że już nikt nie ma złudzeń co do Niemców w Europie. Amerykanie stwierdzili, że skoro Niemcy nie chcą, nie mogą, nie potrafią, z naciskiem na nie chcą, no to oni w takim razie postawią na Europę Środkowo-Wschodnią. I to widać. I całkiem możliwe, że pod koniec tej dekady obudzimy się, o ile Ukraińcy wygrają, z bardzo mocnym sojuszem polsko-ukraińskim, który potwornie wywróci to, co się w tej chwili dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej i zachodniej też. Więc przyszło nam żyć w ciekawych czasach, no ale farta mamy takiego, że naszym, mówiąc ładnie, opiekunem zostaje najsilniejsze państwo na świecie, supermocarstwo, które ma wymierny interes w tym, żeby bałagan w Europie Środkowo-Wschodniej był pilnowany przez Polaków i przez Ukraińców przy wsparciu ich, czyli Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że taniej jest postawić silną armię polską ze wsparciem amerykańskim, a potem skupić się na Pacyfiku i na tym, co wyrabia Kubuś Puchatek i jego wesoła ekipa, niż non-stop trzymać bardzo duże siły US Army w Europie. To wynika tylko i wyłącznie z tego, ale znowu, jesteśmy w takim miejscu historii, że może to przynieść wymierne korzyści Polsce. No i wracając do Ukrainy, i wracając do tego, co się dzieje i dostaw sprzętu. Kraje NATO zacząłem dostarczać armatochaubice samobieżne. Mamy dostarczone armatochaubice M109 z Norwegii, są dostarczone Bravehearty, czyli AS-90 z UK, z Wielkiej Brytanii, polskie kraby. Ma być dostarczone 8 albo 9 pancerchaubice 2000, tylko tak, nie śmiejcie się, że to jest tylko 8 albo 9 haubic, pancerchaubice 2000, ponieważ sami Niemcy, nie tylko Niemcy, ale wiele innych krajów, m.in. Amerykanie, którzy kiedyś szukali następcę swoich M109 w ramach programu Crusader, ten program absolutnie awangardowy armatochaubicy został skasowany w końcu, no ale Amerykanie testowali m.in. pancerchaubicę 2000 niemiecką. No i ich opinia była taka, że jedna pancerchaubica 2000 to stanowi odpowiednik czterech haubic M109. Czyli tak śmiejemy się, że tu ktoś dał 18 haubic, ktoś inny 24, a że Niemcy tylko 8-9. Słuchajcie, te 8 niemieckich haubic to jest odpowiednik 32 M109.
Wiecie, tak to się liczy. Więc to wcale nie jest duże wsparcie, to wbrew pozorom jest spore wsparcie, tylko problem polega na tym, że Niemcy te wsparcie udzielają na zasadzie dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, tak? I są kompletnie w tej chwili niewiarygodnym partnerem. Wracając dalej do kwestii ukraińskich. Te wsparcie jest dostarczane Ukraińcom i będzie dostarczane Ukraińcom. I teraz na rzecz Ukraińców w zasadzie pracują fabryki w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Czechach, Słowacji, Bułgarii, w Stanach Zjednoczonych. Rosjanie nie są w stanie materiałowo wygrać wojny z całym NATO. Po prostu nie są w stanie. Mówimy o kraju, który miał przed wojną gospodarkę wielkości chyba Holandii albo mniejszą, musiałbym sprawdzić, mówię z pamięci, który w tej chwili podpadł w zasadzie całym wszystkim krajom zachodnim. I chyba większość, optyka już w większości krajów angloamerykańskich jest taka, że po prostu Rosjanie muszą przegrać, żeby zrozumieli, że muszą odejść z Europy Środkowo-Wschodniej, że muszą zostawić Ukrainę. Oczywiście niezmak jest to Francuzom i Amerykanom, których pozycja spada. Pozycja rośnie krajów anglosaskich i Europy Środkowo-Centralnej. Natomiast jeżeli pójdziemy do samego konfliktu na Ukrainie, no to Ukraińcom idzie delikatnie rzecz biorąc coraz lepiej. Mimo tego, że te między 5 a 7 brygad powiedzmy jest potwornie wykrwawionych, mimo że musieli odtwarzać jednostki, które poniosły ciężkie straty w pierwszych 2 miesiącach walki, to Ukraińcy z punktu widzenia strategicznego tę wojnę wygrywają. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to gwałtownie zmienić. Rosjanie dalej nie ogłaszają powszechnej mobilizacji, być może jej nie mogą ogłosić. To, że nie chcą, to już wiadomo, że nie chcą. Czas pracuje na korzyść Ukraińców, nie na korzyść Rosjan i to bardzo wyraźnie widać. I po tych sprawach takich ogólnych zapraszam Was w tej chwili na tradycyjne omówienie mapki. No, słuchajcie, były śmieszki, heheszki, że nie do końca widać kursor myszy, więc mam nadzieję, że ten kursor myszy jest tutaj już naprawdę super wyraźny, bo faktycznie ta taka mała biała strzałka to taka, wiecie, była średnio widoczna. No i teraz z tym wielgachnym kursorem na mapie przejdziemy do omówienia tego, co się dzieje. Odwrócony zegar Wolskiego, czyli lecimy od godziny 18 do godziny mniej więcej 13. Słuchajcie, rejon Chersonia, tam w Nowej Kachowce jest tutaj, tutaj jest Cherson. Tutaj mamy siły ukraińskie, które mam rozpoznane. Mamy brygadę zmotoryzowaną, brygadę zmechanizowaną, brygadę zmechanizowaną, brygadę desantowo-szturmową, brygadę piechoty morskiej, brygadę piechoty lekkiej. Siły rosyjskie, które mam rozpoznane, ale mówię od razu, że to się mogło dość mocno pozmieniać, to mniej więcej są 5 batalionowych grup bojowych, czyli związek taktyczny, który ma tak naprawdę siłę wzmocnionego batalionu z własnym komponentem artyleryjskim, przeciwlotniczym i saperów o sile mniej więcej 800 do 1100 ludzi, w przypadku Rosjan jest to raczej 800 ludzi. Czyli mamy takich 5 batalionowych grup bojowych i 2 pułkowe taktyczne grupy bojowe, przynajmniej tam były jeszcze do niedawna. Pułkowa taktyczna grupa bojowa jest to pododdział wojsk wystawiany ze szczebla dywizji, to jest mniej więcej 1/3 dywizji. Tak, czyli jest to pułk, to jest mniej niż brygada, więcej niż batalion i to są siły, które są takie dość duże i dość samodzielne. I teraz tutaj gruchnęła wczoraj informacja ogłoszona przez głównodowodzącego ukraińskich wojsk, że Ukraińcy rzucają się do gremialnej kontrofensywy w rejonie Chersonia. Szczerze, jest to prawdopodobnie, może jest to prawda, ale ja tego nie widzę. Nie widzę na razie sił, które w tej chwili rzucają się na Rosjan gremialnie w tym odcinku i co one miałyby tutaj osiągnąć poza wyparciem Rosjan, poza Dniepr, bo bardzo ciężko będzie ten Dniepr sforsować, przejść i rozwinąć powodzenie akcji. To, co mi się wydaje, to to, że Ukraińcy są w stanie zająć ten tutaj fragment najłatwiej i po prostu zmniejszyć ten korytarz, który ten przyczółek rosyjski za Dnieprem. To, co na razie możemy zauważyć, to to, że tylko zmienię tutaj znowu na mapę topograficzną, ponieważ teren dużo więcej nam mówi. Oczywiście internet w niedzielę chodzi jak chodzi. Słuchajcie, tutaj są 2 brygady zmechanizowane albo jakieś ich komponenty, które sforsowały rzekę, uderzyły na Rosjan. Rosjanie rzucili tutaj całkiem spore siły, żeby blokować Ukraińców. Nie wiadomo, być może Ukraińcom uda się powstrzymać, być może Ukraińcom uda się odrzucić Rosjan w tym rejonie. Natomiast no, Rosjanie mają tutaj pułkową taktyczną grupę bojową, która została ściągnięta. Tu są prawdopodobnie komponenty 2 brygad ukraińskich, ale to tak wiecie, prawdopodobnie. Natomiast obśmiałbym się jak norka i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Rosjanie w ten teren zaczęli ściągać siły z Chersonia i z rejonu między Krymem, powiedzmy, a Nową Kachowką, czyli Tamą, tak. Jest taka bardzo istotna z punktu strategicznego Tama, której niestety zdobycie w pierwszych 48 godzinach operacji to było największą klęską ukraińską na początku wojny. Wcale nie podejście pod Kijów. No i wyobraźcie sobie, że
obśmiałbym się, jak już mówiłem, jak norka, gdyby się okazało, że Ukraińcy uderzając tutaj ściągną siły rosyjskie z Chersonia i z tego terenu i wtedy pójdzie potężne uderzenie ukraińskie na Cherson. Naprawdę to by miało sens moim zdaniem. Natomiast tak jak wspomniałem, Ukraińcy na pewno są w stanie ten worek tutaj zająć, wyprzeć z niego Rosjan. Natomiast pytanie co dalej? Wikłać się w ciężkie i krwawe walki o Cherson, którego będą Rosjanie bronić? Kłopotliwe i obarczone ryzykiem strat. Przejście przez Dniepr? Osobiście nie widzę możliwości przejścia przez Dniepr bez ryzyka zniszczenia jednostek, które się tutaj znajdą przez Rosjan, no ale zobaczymy. No. Ukraińcy znają się na wojsku, są dowodzeni przez rewelacyjnego dowódcę, a ja jako cywil nie jestem w stanie obiektywnie ocenić, czy mają szansę powodzenia, czy nie. Na mój nos, za Dnieprem raczej nie do Dniepru, być może mogą wyprzeć Rosjan. Pytanie, co się wydarzy w Chersoniu. Jeżeli chodzi o odcinek między Donieckiem a Zaporożem, tak, tu mamy Zaporoże, tu mamy Donieck. Co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje od ostatniego raportu. A przynajmniej nic, co by uzasadniało głębsze rozwodzenie się nad tym. To w zasadzie mamy sytuację taką samą, jak mieliśmy. Odcinek charkowski. Na odcinku charkowskim znowuż nie dzieje się nic istotnego. Toczą się walki w rejonie tych przyczółków. Dwóch, które zostały Rosjanom. Rosjanie rzucili świeże siły, które no, powstrzymały w tym rejonie Ukraińców. Tutaj nie udała się próba takiego kontrataku rosyjskiego, który wypchnąłby tą brygadę ukraińską, która doszła na północ. Sytuacja znowu nie uległa niewielkiej zmianie, natomiast tutaj były informacje o Ukraińcach, którzy przeszli most, znaczy groble w zasadzie, i rozwinęli powodzenie natarcia tutaj na te wioski. Prawdopodobnie tak było, prawdopodobnie jakieś grupy ukraińskie przeszły w ten rejon, być może nawet jakaś batalionowa grupa bojowa. Natomiast coś ucichło w walkach w tym rejonie. Jeżeli ucichło, no to wchodzę z założenia, że Rosjanom udało się powstrzymać Ukraińców i odrzucić, ponieważ gdyby tutaj toczyły się jakieś większe akcje ofensywne ukraińskie, no to pewnie słyszelibyśmy o tym, byłoby dość głośno. Na razie cichosza, więc albo tam walki się toczą, tylko nikt o nich nie mówi, albo no jest to dość mało udana operacja, powiedzmy, dla sił zbrojnych ukraińskich. W każdym razie Charków jest niezagrożony jako miasto. Rosjanie zobaczą swoją flagę na rynku w Charkowie jak świnia niebo, nie mają szans zdobycia tego miasta i tutaj myślę, że można po prostu spać spokojnie. Pod Iziumem co się dzieje? W zasadzie nic się nie dzieje nowego. Rosjanie utknęli w worku, nie mają sił, żeby rozwinąć powodzenie natarcia, co więcej tu miał miejsce taki mały lokalny kontratak, który trochę odepnął Rosjan. Oni tutaj utknęli. Tutaj nie są w stanie pójść w stronie Słowiańska, nie są w stanie pójść w stronie Berwinkowa, nie są w stanie przeciąć drogi Berwinków-Słowiańsk. Znowuż klęska. Drobnym sukcesem dla Rosjan okazało się odrzucenie Ukraińców, którzy być może od zachodu próbowali podejść pod Izium, natomiast znowu bardzo szczątkowe informacje. Tu były postawione mosty ukraińskie, które były niszczone przez, jeszcze zaznaczyłem w kilku miejscach, gdzie one były, mosty, które były niszczone przez Rosjan. Wojska ukraińskie przeszły sobie w ten rejon, zostały odepchnięte, ale znowu prawdopodobnie było to jakieś uderzenie pomocnicze, które po prostu miało odciągnąć wojska rosyjskie. Jeżeli pójdziemy sobie na południe, czyli Doniecka i Gorłówki, ostatnio było zaznaczone tutaj przeze mnie takie uderzenie, które lokalny nic nie znaczy, które okazało się być lokalnym, nic nieznaczącym sukcesem Rosjan. Zostało to uderzenie zastopowane przez Ukraińców. W rejonie samego Doniecka znowu mieliśmy taką wymianę, czyli atak skrawionych Rosjan, kontratak skrawionych Ukraińców. Wojna pozycyjna, nic się nie stało. Natomiast w rejonie centralnym Łuku Dońca Sewierskiego, no tak, tu się faktycznie dzieje i tak jak wspominałem na wstępie, no tu się dzieje taka hekatomba trochę, gdzie Rosjanie i Ukraińcy tracą dużo krwi i sił, ale finalnie Rosjanie tracą tą krew szybciej i większej ilości niż Ukraińcy i po prostu piersi padną prawdopodobnie. Na północy Rosjanie zdobyli Łymań. Przynajmniej trzy batalionowe grupy bojowe, czyli w sumie bardzo duże siły jak na obecne możliwości Rosjan. Pytanie, czy te batalionowe grupy bojowe są już w wielkości normalnych batalionowych grup, czy są skrwawione? Zajęli Rosjanie Łymań, ukraińska brygada desantowa szturmowa cofnęła się za rzekę. Tutaj dziękuję osobom, które mi na Twitterze pisały od rodzin na Ukrainie i potwierdziły, że Łymań padł. Bardzo wam dziękuję za to. Takie wskazówki, które mi przesyłacie od rodzin, od kogoś, kto jest na miejscu, też są dla mnie bardzo cenne. Dziękuję wam za to. Więc Łymań padł, tutaj broni się ukraińska brygada zmotoryzowana na łuku rzeki. Rosjanie ten teren w tej chwili zajmują koło Aleksandrówki, koło Sosnowego. Natomiast no, zobaczcie, tak jak ostatnio mówiliśmy, Łuk Dońca Sewierskiego.
rozlewiska, starorzecze. To jest ten, w którym sobie Rosjanie nie poatakują. Jeżeli będą próbowali tutaj zgrywać Giroi, to skończy im się tak jak z tymi zaznaczonymi tutaj zniszczonymi przeprawami. Tak, to będzie dokładnie ta sama historia. Więc jest to rejon, który Ukraińcy relatywnie małymi, albo może inaczej, bardzo nawet skrwawionymi brygadami są w stanie skutecznie bronić. To są główne linie obronne ukraińskie. Więc forsowanie tego terenu wymagałoby dla Rosjan dużych, świeżych sił, których ja na przykład nie mam rozpoznanych. Ja uważam, że te rezerwy, które Rosjanie mogli rzucić na łuk Dońca Sywierskiego, to już rzucili ostatnie pod Popasną i w tej chwili są w zasadzie z niczym do początku wakacji. Może znowu wtedy sobie wysupają kolejne siły. Rejon Sewierodoniecka. No i tutaj informacje są dwie. No, pierwsza informacja jest taka, że tu już Ukraińcy ledwo zipią, ciężko robią bokami i będą musieli się wycofać za rzekę. Stąd te zaznaczone takie linie przerywane, tak? Takie przerywana linia z W to jest withdraw, czyli wycofanie się, i tak się w terminologii na mapach wojskowych oznacza odwrót, wycofanie się jednostek. Natomiast no, Sewierodoniec, tak jak ostatnio mówiłem, jest broniony. Jest atakowany z czterech stron przez Rosjan. Rosjanom delikatnie rzecz biorąc nie idzie. Tu są mapy takie rosyjskie, zabawne, które pokazują, że się wdarli Rosjanie do centrum Sewierodoniecka i że tutaj są jakieś walki miejskie. No, jeżeli Ukraińcy uprą się, żeby tutaj się bronić, to będą się bronić skutecznie, ile będą mieli siły. Jeżeli będą chcieli się wycofać, to też się wycofają bez większych problemów. Natomiast znany problem zrobił się w okolicy Popasnej, tak? Tu jest Popasna. Czekajcie, może zmienię mapę na hybrydową, żeby było troszeczkę więcej. Okej, dobra. No pod Popasną, ponieważ tak jak wspominałem odcinek i dwa odcinki temu, no Ukraińcy między tymi ściankami kotła musieli przerzucać siły, czyli brygady pancerne i zmechanizowane, które tutaj broniły Popasnej, musiały być rzucone na północ, żeby zniszczyć wojska rosyjskie, które przeszły przez rzekę, zabezpieczyć ten teren, potem musiały trochę pomóc w broni Rubieżnego przy wycofaniu się. No i co nastąpiło? No i nastąpiła ta sytuacja z tym wyłomem w liniach obronnych Ukraińców. Rosjanie to wykorzystali, tylko że ponieśli tak ciężkie straty, że nie są w stanie pójść dalej. Nie mają dużych sił, które mogliby rzucić w ten wyłom, żeby rozwinąć powodzenie natarcia. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że znowu teren kluczem jest do wszystkiego, ponieważ tego chyba nie będzie za dobrze widać, ale tu jest taka dolinka i... Dobra, zmienimy. To jest akurat dość istotne, to pozwólcie, że zmienię na... Open top map. Dobra. Słuchajcie. Tutaj na żółto, o, w tym miejscu jest droga Bachmut Sewierodonieck. Tak? To jest ta droga, którą Rosjanie próbują od dłuższego czasu przerwać. I to jest droga, której kontrola spowodowałaby decyzję o wycofaniu się Ukraińców z Sewierodoniecka. Prawdopodobnie. No i teraz Rosjanie byli całkiem blisko kontroli nad tą drogą, tylko jak sobie popatrzycie na mapę, to jest takie ładne cieniowanie, które pokazuje, że tu są wzgórza, tak? Tu, gdzie teraz jeżdżę strzałką, są wzgórza. I przy okazji główne linie obronne Ukraińców w tym rejonie. No i Rosjanie weszli sobie w taką dolinkę. Jak weszli w tą dolinkę tutaj, to już nie byli w stanie z tej dolinki wyleźć i przeciąć tej drogi. Tu siedzą Ukraińcy, którzy ściągnęli na szybko swoją straż pożarną, czyli 4. Brygadę Pancerną i jedną brygadę zmechanizowaną, 17. Brygada Pancerna, w zasadzie to, co z niej zostało po 3 miesiącach walk, znowu została rzucona w ten rejon i odrzuciła Rosjan. No i teraz Rosjanie tutaj mają duży problem, ponieważ oni siedzą w takiej dolince, wzgórza są kontrolowane przez Ukraińców, którzy tam się bronią, otworzyli linię obrony. Jeżeli Rosjanie nie wyciągną z kapelusza znaczących sił, które będą w stanie uderzyć w tym rejonie na Ukraińców i wypchnąć ich z tego płaskowyżu, zająć tutaj ten PGR-ówek dawny, czy kołchoz, przepraszam, albo sowchoz, no to ja tego nie widzę, szczerze mówiąc. A z drugiej strony ja nie widzę sił rosyjskich, które byłyby w stanie rozwinąć powodzenie natarcia. Tak samo całkiem udane uderzenie rosyjskie... Wiecie, zmienię mapę, bo ta mapa mnie do szału doprowadza. Tak samo uderzenie na zachód, na Bachmut od wschodu. Znowu, Rosjanie uderzyli, zostali tutaj na rubieży rzeki, tą rzekę będzie słabo widać. Tutaj zostali powstrzymani. Tu znowu są linie obronne ukraińskie. Tutaj też są wzgórza i tutaj też przy tej rzece, na tych wzgórzach, tu gdzie siedzą Ukraińcy, oni powstrzymali po prostu Rosjan. Więc mimo, że Rosjanie tutaj zajęli ten teren, dobrze, że tutaj się z niego wycofali Ukraińcy, bo ten teren moim zdaniem był już nie do obrony. Znowu, lokalny sukces Rosjan. Natomiast ja nie widzę sił, które by pozwoliły rozwinąć powodzenie natarcia rosyjskiego. Parę dni temu
istniało ryzyko, że faktycznie Rosjanie zdołają przerwać tą drogę, co w zasadzie spowodowałoby konieczność wycofania się z tego worka, żeby nie stracić brygad. Czyli albo te brygady musiałyby przejść do obrony okrężnej, no ale w sytuacji, jak one tam się tłuką od 3 miesięcy i są już naprawdę skrawione, to jest duże ryzyko, albo trzeba by przeprowadzić odwrót. Natomiast Ukraińcy w odpowiednim, w ostatnim możliwym momencie, albo inaczej, w perfekcyjnie wybranym momencie, rzucili swoją straż pożarną, żeby powstrzymała Rosjan i na dziś, na 29 maja, wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy powstrzymali w tym miejscu Rosjan, a wyparcie Ukraińców z tych wzgórz i z tego terenu drogi no, będzie wymagało rzucenia świeżych sił przez Rosjan, którzy prawdopodobnie tych sił nie mają. Jak sami zatem widzicie, no, ta sytuacja jest bardzo trudna dla Ukraińców na łuku Dońca Sywierskiego, ponoszą ciężkie straty, ale nie jest beznadziejna. I tak jak mówiłem ostatnio, nawet jeżeli Ukraińcy będą musieli się cofnąć i będą musieli odtworzyć linię obronną na linii Słowiańsk, Krematorsk, Konstantynówka, kompletnie nic to nie będzie znaczyło z punktu widzenia tego, kto wygrywa tę wojnę, a kto przegrywa. Ukraińcy wygrywają, Rosjanie przegrywają. Nic się nie zmieni. Natomiast od tego czasu zmieniło się to, że okazało się, że Rosjanie nie są nawet w stanie przeciąć drogi Bachmut Sewierodonieck. Nawet na to nie mają sił. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, kto w tym momencie tą wojnę wygrywa, a kto tą wojnę przegrywa. Jeżeli na początku, jeżeli 2 miesiące temu mówiliśmy o siłach, które próbowały otoczyć Kijów, potem mówiliśmy o siłach, które wycofywały się z tego terenu, a planowały uderzenie dwustronne, które miało oderwać cały wschód Ukrainy, a teraz mówimy o wojsku Putina, które ma problem, żeby zająć Sewierodonieck i przeprowadzić małą operację, która by w jakiś sposób wyparła Ukraińców z łuku Dońca Sywierskiego. Tutaj czas działa na niekorzyść Rosjan. Oni tą wojnę przegrywają, a nie wygrywają. No, to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie merytoryczne podsumowanie tego, co się dzieje na walkach na wschodzie Ukrainy w tym momencie. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsze, dajcie znać w komentarzach, czy wam się ta forma taka trochę poszerzona i bardziej zahaczająca jakieś kwestie środkowoeuropejskie, geopolityczne podobała, czy nie, czy to ma sens, czy nie, czy iść w tym kierunku, czy też nie. Skomentujcie i powiedzcie, co o tym sądzicie. Chciałbym bardzo podziękować osobom, które lajkują, subskrybują, przesyłają do znajomych, ponieważ tematyki około militarne, około wojenne w Polsce do tej pory raczej nie były popularne. Po prostu Ukraina to mocno wywindowała do góry. No i chciałbym podziękować patronom, którzy wspierają mnie na kanale Patronite i szczególne podziękowanie dla panów Kacpra Paluchowskiego, Piotra Klimeczeka, Pawła Zegartowskiego, Pawła Małeckiego, Tomasza Bartkowiaka, Williama Błasiaka, Tomasza Skręta, Jakuba Klecha, Krzysztofa Wójcika, Macieja Kolińskiego, przepraszam, Arkadiusza Blachy, Dawida Dyrcza, Wojciecha Cymbalaka, Marcina Michaluka i Pawła Malinowskiego. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. No i chciałbym na końcu przypomnieć, że sponsorem tego odcinka jest firma JustJoin IT, czyli polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. I to by było tyle. Zapraszam do śledzenia uważnego kanału w tym tygodniu, ponieważ będzie dużo, dużo ciekawostek związanych z okrętami podwodnymi, zakupami MON-u. Będę miał też kilku bardzo ciekawych gości na kanale. Trzymajcie się, śledźcie kanał. Cześć.